drugiej połowie 2020 roku powstała w Zielonej Górze Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej CHOP imienia Pawła Murawy. Pomysł na założenie fundacji wyniknął tak zupełnie spontanicznie w zeszłym roku, około połowy roku. Jako przedsiębiorcy zielonogórscy zauważyliśmy potrzebę wzmożenia działań w kierunku poprawy leczenia nowotworów w naszym regionie. Celem fundacji jest zbieranie środków na zakup ultranowoczesnego sprzętu, który wspomaga chirurgów podczas niejednokrotnie skomplikowanych operacji, usuwania nowotworów, leczenia tych nowotworów. Od momentu pojawienia się w szpitalu w Zielonej Górze wybitnego w skali europejskiej chirurga profesora Dawida Murawy, oddział chirurgii onkologicznej staje się jednym z najlepszych ośrodków leczenia raka w Polsce. Do profesora Murawy przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. By skutecznie leczyć nas oraz nasze rodziny, profesor Murawa potrzebuje najnowocześniejszego sprzętu. Dzięki działaniom fundacji mamy na dzień dzisiejszy dwa istotne urządzenia. Urządzenie pierwsze, z którego bardzo intensywnie korzystamy na co dzień i które pozwala nam poprawić jak gdyby jakość leczenia i bezpieczeństwo, to jest urządzenie, które służy do oceny ukrwienia tkanek. Czyli jeżeli coś łączymy, to musimy łączyć w tkankach jak najlepiej ukrwionych. To urządzenie pozwala nam to ocenić. A urządzenie numer dwa, które jest zakupione dzięki fundacji i współpracy ze szpitalem, to jest urządzenie do operacji, trudnych operacji na wątrobie, czyli tam, gdzie nie możemy zrobić prostego zabiegu, potrzebujemy urządzenie, które w bezpieczniejszy sposób umożliwia nam resekcję guza wątroby. I to się nazywa nóż wodny i rzeczywiście to się sprawdza w określonej grupie pacjentów. Teraz postawiliśmy sobie najbardziej ambitny cel. Jest to urządzenie HIPEC tak zwane, wykorzystywane podczas operacji. To urządzenie odpowiedzialne jest za dozowanie chemii bezpośrednio do komórek rakowych w podgrzanej formie do około 41 stopni. Tym sposobem pacjenci, którzy do tej pory byli leczeni chemioterapią ogólnoustrojową, mają tą szansę, że to ich leczenie będzie wzmocnione tą chemią już docelową podczas operacji, prawda, dozowaną. Jak pokazują badania, pacjenci po operacjach przy użyciu HIPEC żyją nawet po 10 lat, a czasami dochodzi do całkowitego wyleczenia. Więc jest to ogromna szansa dla takich pacjentów. Warto dodać, że te urządzenia o nazwie HIPEC do tej pory są bodajże w trzech ośrodkach w Polsce, natomiast te, które chcemy kupić, to jest taki najnowocześniejszy wariant, który zakłada jeszcze użycie CO2, które jakby wspomaga ten proces tego leczenia podczas operacji i to był pierwszy w Polsce. Bardzo ważną informacją dla pacjentów jest fakt, że zabieg jest refundowany. Ten typ urządzenia jakby nie zmienia sposobu refundacji. Ta refundacja jest wprowadzona od w zasadzie ubiegłego roku. Teraz ta była modyfikacja tej wyceny na plus, co mnie bardzo cieszy. I myślę, że oczywiście jest to też ważny element, że jesteśmy w stanie wykonywać zabieg, który jest refundowany. Bo najgorszą rzeczą w systemie służby zdrowia, jeżeli coś jest nierefundowane, to stwarza dodatkowe problemy. Fundacja zamierza także w przyszłości wysyłać najzdolniejszych młodych chirurgów na praktyki do renomowanych specjalistycznych ośrodków chirurgii onkologicznej w Europie, a działalność fundacji rozwinąć na terenie całej Polski. Czym szybciej ten sprzęt nowoczesny trafi do nas, tym więcej ludzi uratujemy. Trzeba bowiem mieć na względzie to, że nowotwory niestety są taką dolegliwością, taką chorobą, gdzie czas od diagnozy do podjęcia leczenia jest niezwykle ważny, wręcz decydujący. Nieraz już te przerzuty są tak szerokie, że żadne leczenie już nie pomoże. Dlatego trzeba działać, wzywam, czy proszę, może tak, lepsze słowo, proszę przedsiębiorców i wszystkich ludzi dobrej woli w regionie, żeby wsparli naszą fundację dla dobra nas wszystkich. Działania fundacji są przedstawiane na bieżąco na profilu facebookowym Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej CHOP.